Na górze. Tam powinno być tellurium. Trzymaj się, BB-8. Coś wymyślę. To jest to. Tellurium. Nie bój się tego, kim jesteś. Oddaj mi to! Jeśli chcesz się dostać na Exegol, to ze mną. Nie! Leć ze mną na Exegol. Zniszczymy Palpatina. Razem! Nie! Nigdzie z tobą nie lecę! Pewnie ci się to podoba. Iść w ślady idola i w ogóle. Ale wcale nie jesteś jak Vader. Oboje wiemy, że jest w tobie mrok. Wykorzystaj go. Nie zamierzam cię słuchać. Mam dość twojego martwienia. Ciemna strona jest w tobie silna jak we mnie. Zaprzyjaźnijmy się po prostu. Nie mam czasu, ratuję galaktykę. Ze sobą! Dobrze, poddaj się gniewowi. Teraz chodź. Wracaj tutaj! Nie pozwolę. Nie doskoczę tam. Ta skrzynia pomoże. To było za proste, żeby się udało. Dobre oko. Zmieścisz się tam? Może znajdziesz coś, co pomoże nam się przedostać. Masz tam coś, co nam pomoże? Spokojnie, wydostanę cię! Ile ich jeszcze tutaj może być? Cokolwiek robisz, to działa! Lepiej uważać pod nogi. Dobra robota, BB-8. Teraz wszystko wykajdą.
Kylo jest blisko. Wyczuwam go. Bliżej niż myślisz. Pęta Vadera i Palpatina walczą na Gwieździe Śmierci. Całkiem fajnie, nie? Przestań nerdzić i się skup! Zapłacisz mi za zniszczenie tego Tellurium! Walka na Gwieździe Śmierci! Nasi dziadkowie byliby dumni! Nie! Palpatine jest dla mnie nikim! Wow! Złap moją dłoń i skończmy tę walkę. Muszę się tam jakoś dostać. Nie masz szans, że to przeskoczę! Też chcę, żeby Palpatine zniknął, Rey. Złap moją dłoń! Nigdy! Jesteśmy połączeni w mocy! Poważna sprawa, jakbyś nie zauważyła! Myślałam, że się zmieni. Nie chcesz ze mną walczyć, Rey. Nie jesteś taka przecież. Nie znasz mnie. Nikt nie zna. Wiesz, że nie możesz już wrócić do Leii. Tak jak i ja. Nie jestem jak ty! Nie! To bezcelowe! Wiem, że masz w sobie ciemną przestań z tymi gierkami! Mam dosyć twoich gierek! Przemokłem. Weź leć ze mną na ten egzegol, żebym mógł założyć coś suchego. Nie powinieneś był niszczyć tego Tellurium.
Chciałam złapać twoją dłoń. Dłoń Bena. Hej, młody. Wiem, co muszę zrobić, ale nie wiem, czy jestem na tyle silny. Tato? Wiem. I co teraz zrobimy? A co możemy? Musimy wracać do bazy. Ta baza to miejsce, gdzie mieszkamy? Te, w zasadzie tak. Cudownie. Dostanę własną kwaterę? Czy będę ją z kimś dzielił? Żegnaj, droga księżniczko. Czuj. Leia zrobiła cię generałem. Co teraz? Tak szczerze, nie mam pojęcia. Co robić? Być jak wy. Też się tak czuliśmy. Przyleć do mnie na Exegol, generale Pride. Wyślij statek do układu, który znają. Niech płonie. Tak, panie. Przybędzie tu, a reszta za nią. Mistrzu Skywalkerze! Broń Jedi zasługuje na więcej szacunku. Staw czoła Imperatorowi, albo nadejdzie kres Jedi. Jest coś, co moja siostra chciałaby ci oddać. Zostaję tutaj na zawsze. Bo jesteś z rodu Palpatine? Wiedziałeś. Leia też wiedziała. I tak mnie uczyła. Rey, są rzeczy silniejsze niż więzy krwi. Kilo sambaku lakazuki. Pewnie.
Miecz Lei. Kres i ścieżki Jedi, ale to twoja walka. Weź oba miecze na Exegol. Nie mam Tellurium. Zniszczyłam statek Rena. Masz wszystko, czego ci trzeba. Mam wszystko, czego mi trzeba. Może jakaś wskazówka, proszę. Wskazówka? Będziesz zaraz walczyć z Imperatorem i prosisz mnie o wskazówki? Byłeś dość ogólnikowy. Ja ogólnikowy? Dobrze, że nie spotkałaś mistrza Jody. Miały takie dwa. Widzisz? Mówiłem, że masz wszystko, czego ci trzeba. Ikakuma! Zaraz, ale jak mam się dostać na Exegol? Statek jest zniszczony. Mati! Jest też inny. Dalej możesz użyć mojego. Użyj mocy. Tak. Skup się. Zabona! Palpatine jest silny. Pamiętaj, czego się nauczyłaś. Dziękuję. Spróbuję się tym zająć. Rób albo nie. Nie ma próbowania. To przedmiot kolekcjonerski. To Rey. Ona leci na Exegol. Kijimi! Jak? Strzał z niszczyciela. Gdzieś z nieznanych. Broń antyplanetarna. Generale, ten droid ma masę danych na temat Exegolu. Nie, dziękuję. Póki te niszczyciele gwiezdne są na Exegolu, mamy szansę. Muszą tam mieć jakiś oscylator termiczny. A może gdzieś jest jakiś wydech? W niego można celować. Albo jakiś główny rdzeń reaktora. O czym wy mówicie? Używają sygnału z wieży nawigacyjnej. Jak ta. Oddział powietrzny znajdzie wieżę, naziemny ją zniszczy. Jest nas za mało. To misja dla Lando i Chewiego. Polecą sokołem do układów jądra. Mamy tam przyjaciół. Hmm. Nazywam się C-3PO. Relacja człowiek-cyborg. Twój oddział naziemny już jest? Tak, lądownik chyba właśnie wrócił. No to udanej podróży przez galaktykę ze stadem wspaniale pachnących chorbaków, generale. Dzięki, generale.
Patrzcie na tę flotę! Witamy na Exegolu! Tak długo czekałem, aż moje wnucze znajdzie drogę do domu. Nie zamierzam przewodzić Sidon. Zamierzam to skończyć. Mój duch zamieszka w tobie. Zostaniesz imperatorką. Będziemy jednością. To dla nich koniec. A to właśnie ty ich tutaj przywiodłaś. Zaatakuj. Przejmij tron. Czas na poświęcenie! O! Ha. Ha. Dalej! Aha. Moja wnuczka walczy u boku wnuka Vadera! W tej galaktyce zawsze musi być jakaś dramaturgia. Te mierne zdolności są niczym wobec potęgi ciemnej strony! Wrażenie prądem uciążliwych Jedi nigdy mi się nie znudzi! W życiu nie chcę już słyszeć nazwy Ren. Szkoda tylko, że brzmi tak podobnie do Ren. Nieskończoną siłę! Nie bądź zła, Rey. Myśl o Torgach. O tych Torgach. Ha!
Baliście się, że odlecę bez pożegnalnego pojedynku na miecze świetlne? Skalajcie razem! Upadniecie razem! Para połączona w mocy. Siła dwójki przywraca jedynego prawdziwego imperatora. Tam jest. To nasza strefa zrzutu. Osłaniać lądownik! Bieda przed nami! Materiały wybuchowe na tych orbakach muszą dotrzeć do wieży. Trzymać się blisko! Uwaga! Myśliwiec atakuje! Chronić orbaki! Mają materiały wybuchowe potrzebne do wysadzenia tej wieży. Oddziały lądowe! Zatrzymać te jakby konie! Musimy zająć się tymi szturmowcami, żeby zabrać orbaki do wieży. Zrozumiano, generale! Zaraz! Czerwień ma ich przecież onieśmielać! To czemu ich nie onieśmiela? Wreszcie, pierwsza misja. Nie wierzę, że naprawdę walczymy! Atakują! Uwaga! Janna, BB-8! Musimy się jakoś przedostać z tymi orbakami. Wszyscy wsiadać! Znam na domu! Green! Oberwałem! Badam swoje okoliczy! Uważaj tam! Niedobrze! Przez świetne parkowanie Snapa musimy jakoś ominąć tego X-Winga. Masz rację! Jak wyłączymy zasilanie, przejście powinno być możliwe. Nic nie powstrzyma powrotu Sithu! O rany! Wreszcie możemy coś zrobić. Jeśli jest jakiś terminal, który pozwoli wyłączyć ten generator, trzeba go znaleźć. Musi tu gdzieś być jakiś panel sterowania, żeby wyłączyć to zasilanie. Może damy radę przejąć tę wieżyczkę i nią zestrzelić z drogi X-Winga. Dobra, BB-8, poczyść drogę! To zadziałało! Chodźcie dalej! Thank you.
jakiś twój znajomy? Nigdy nie lekceważ droida. Za osłonę! Dopóki nie zniszczymy wieżyczki, nie dosięgniemy tego włazu. Zniszczcie te wyloty i zatrzymajcie droida! Zatrzymać się! Co stroje? Ten droid TV i wieżyczka to ostatnie przeszkody na drodze do tego włazu. Bitwy kosmiczne są super! Oby było takich więcej! Strzelajcie ile sił w te otwory wylotowe! Musimy zatrzymać wieżyczkę! Trenowania do tej sytuacji to wcale nie pamiętam! Coś inny może? Strzelać do tych wylotów! Tylko tak zatrzymamy wieżyczkę! Najwyższy czas na jakąś walkę! Udało się! Twoja kolej! Na to. Patrzcie! Narazka, śmieciu! A, Zori! Dotarłaś! Artur, mamy awarię systemu! Ktoś mnie odbiera? Bądźcie ze mną. Bądźcie ze mną. To twoje ostatnie kroki, Rey. Wstań i zrób je. Nie lubię piasku. Zgoda. Nie czas teraz na to. Rey, moc będzie z tobą. Zawsze. Byle zbieraczka nie może się równać z moją potęgą. Jesteś niczym. Niepowstrzymany Sith. Mogę tak bez końca! Jestem wszystkimi Sithami! A ja... wszystkimi Jedi. Anakin, pomóż mi, pomocy! A tym razem go nie ma.
Cztery straty! To ostatnia szansa! Musimy trafić, to działa! Halo? Ja, Babu, Nick? Czerwony 5 w powietrzu. Ludzie w całej galaktyce się buntują. Udało się. Jestem C-3PO. Relacje człowiek-cybyl. A ty? Pamięć przywrócona. Kim jesteś? Rey Skywalker.